Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej, działające w naszym powiecie, zorganizowało integracyjne spotkanie swoich członków. Spotkanie odbyło się w ośrodku rekreacyjnym w Świdrach. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się w gronie przedsiębiorców łukowskich. Organizatorem spotkania integracyjno-plenerowego jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Oczywiście uczestniczą w nim nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale również przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie są zrzeszeni, ale aż żałuję dzisiaj, że nie mam ze sobą deklaracji, bo wszyscy deklarują chęć wstąpienia w nasze szeregi i współpracy i takiej codziennej pracy, bo dzisiaj akurat to jest czas na to, żeby się trochę bawić, trochę zażyć sportów. Przewidzieliśmy różne gry i zabawy, między innymi paintball, między innymi siatka. Będzie możliwość zmagania się z manem dla strongmanów. To spotkanie integracyjne, uczestniczą w nim również nasze władze samorządowe. Chcemy integrować się nie tylko w gronie przedsiębiorców, ale również jest to taki czas, gdzie można w tak zwanych kuluarach porozmawiać o tym, co nam się tutaj w naszej takiej codziennej pracy podoba, co nie, co trzeba zmienić. Myślę, że tutaj właśnie rozmowa z władzami również ma sens i jest to również taka okazja, ale przede wszystkim zabawa i dzisiaj mamy się bawić. A ilu członków liczy stowarzyszenie? W tej chwili mamy 47 członków. Mamy w gronie i tych dużych zatrudniających powyżej 250 osób. Mamy też małych, średnich i takich mikrusów, którzy sami prowadzą działalność gospodarczą, ale myślę, że borykają się z podobnymi problemami jak ci duży. Także łączy nas codzienne zmaganie się z rzeczywistością, czyli prawo, przepisy, podatki. Każdy przedsiębiorca łukowski może zostać członkiem stowarzyszenia? Jak najbardziej każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy to na własny rachunek, czy jest dyrektorem, prezesem, również może zostać członkiem stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby mieć więcej informacji na temat naszej działalności na naszą stronę internetową. Wystarczy w Google wpisać przedsiębiorcy łukowscy i na pewno nasza strona wyskoczy, ale adres www.przedsiębiorcyłukow.pl i do naszego biura zapraszamy. Jesteśmy jako organizacja otwarci na nowe propozycje. My tylko stwarzamy jakby możliwość do działalności. Wiem, że jest wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają działalność, którzy niedługo prowadzą działalność, ale mają mnóstwo fajnych pomysłów i można je w stowarzyszeniu realizować. Wspieramy się również w taki sposób, jak ostatnio zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielem, doradcą Krajowego Rejestru Długów i wynegocjowaliśmy dla członków stowarzyszenia możliwość podpisania takiej umowy partnerskiej, w której to nasi przedsiębiorcy, nasi członkowie mogą z tego rejestru KRD korzystać na promocyjnych warunkach. I wszystkich chętnych zapraszamy. Ta działalność nasza właśnie ma temu służyć, żebyśmy grupą możemy więcej. 22 czerwca odbędzie się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej, na którym wybrane zostaną nowe władze stowarzyszenia.